Ciekawi ludzie, bulwersujące sprawy, ważne historie, słowem reportaże z życia wzięte. Chcemy pokazywać to, co Państwa interesuje, dlatego piszcie do nas. Jesteśmy na Facebooku i czekamy na telefony. Andrzej Buchowski, zapraszam na program Ludzie, sprawy, historie. Organy ścigania prawie przez 3 lata były całkowicie bezradne wobec oszustów. Nie potrafiły postawić zarzutów w dość oczywistej sprawie. Także ustalanie miejsc pobytu osób zamieszanych w proceder szło wymiarowi sprawiedliwości dość opornie. Tymczasem naszej reporterce bez trudu udało się dotrzeć do jednej z podejrzanych. O aferze, w której ponad 20 osób zostało perfidnie oszukanych. Anna Świderska. To mnie kosztowało bardzo dużo emocji, dużo nieprzespanych nocy, a może rzeczywiście prościej jest pogodzić się ze stratą i zaoszczędzić sobie przynajmniej zdrowia, bo niestety prawo nie służy nam. Prawo służy przestępcom, tak ono funkcjonuje. Jest to dla mnie nie do przyjęcia. Jestem, że tak powiem, troszeczkę zdenerwowany, sfrustrowany, bo słuchajcie, każdy ciężko pracuje po to, żeby wyprodukować, sprzedać, a tu został w jasny sposób okradziony. Produkcja drobiu przeznaczonego na ubój trwa około 7 tygodni. Po 2-tygodniowej przerwie hodowcy wstawiają kolejne kurczęta. W międzyczasie sprzedają brojlery i czekają na zapłatę, z reguły około miesiąca, ale zdarza się, że nawet 2. Jeśli na rynku pojawiła się firma, która płaciła po 2 tygodniach od dostarczenia żywca i w pierwszej fazie tego nabywania żywca dotrzymywała terminów, nie trzeba było się przypominać, te pieniądze po 2 tygodniach na koncie były. Więc dla nas było to światełko w tunelu. Uzyskamy płynność płatniczą. Otrzymałem telefon, przedstawiła się przez ten telefon pani Iwona B. jako nowa właścicielka ubojni drobiu Beskid 1, spółka z o.o. w miejscowości Zamarski koło Cieszyna. Jak się potem okazało, ona tym szefem nie była. To był słup. To był słup postawiony przez panią z zamiarem takim, a nie innym. Sama nie miała dobrej opinii, potrzebowała słupa, na którego kupowała to mięso. Przez 2 czy kolejne okresy sprzedaży wszystko było tak, jak być powinno. Firma Beskid, mając dobrą opinię, rozszerzyła sobie rynek na tyle, że miała bardzo dużą ilość hodowców wokół siebie, chętną do sprzedaży żywca. Niestety z mojej też przyczyny wielu hodowców popadło w problemy, bo ja jestem lekarzem weterynarii, w związku z czym mam swoich hodowców i rozmawiamy o różnych problemach. No i niestety też usłyszeli ode mnie, że ta firma jest wypłacalna, rzetelna i też pokusili się o sprzedaż do niej. Dzisiaj sobie to wyrzucam, bo gdybym wiedziała, jak to się skończy w życiu, bym tego nie zrobiła. Współpraca układała się bardzo dobrze w jednym cyklu produkcyjnym, w drugim cyklu produkcyjnym, w trzecim i w czwartym cyklu produkcyjnym. Pani Iwona zaproponowała mi współpracę w związku z tym, że zdobyliśmy sobie zaufanie na zasadzie przelewu, czyli odroczonego terminu płatności. Ponieważ była bardzo niska cena żywca, wyliczyłam sobie, że zarobiłam na 60 tysiącach sprzedanych kurcząt 500 zł. To taka była oszałamiająca kwota. I z tego mi nie zapłacono 1/4 produkcji. To było 178 tysięcy złotych, więc to jest taka ilość pieniędzy, że można nawet tego psychicznie nie wytrzymać. Okradły mnie na granicach 230 tysięcy. Są to pieniądze, które przeznacza się na kolejny cykl produkcyjny po to, żeby zapłacić za pisklęta, żeby zapłacić za paszę. To są pieniądze, które są środkami do obrotu. To nie są zyski nasze. W tym momencie to myśmy naprawdę, większość z nas straciła grunt pod nogami. Pierwsze zawiadomienie, z tego co dobrze pamiętam, złożył podmiot właśnie z Republiki Czeskiej. A później, ale to było już w niedługim odstępie czasu, wpłynęły kolejne zawiadomienia. To jest ponad 20 osób. Mogę powiedzieć, że ogólna kwota to jest ponad 2 600 000 złotych.
to są 23 oszukane osoby, które tylko i wyłącznie napisały, zgłosiły do prokuratury. A wiele jest takich, które jest po prostu... cywilny. Sprawa została zakończona w ten sposób, że przyznano mi kwotę do zapłaty z odsetkami. Do wypłaty. Do wypłaty, tak. Wręcz nawet mieliśmy zabezpieczony sprzęt z ubojni, typu kostkarka, komputery. Dziwnym trafem sprzęt ten zastawiony przez komornika zniknął. Jedziemy na miejsce. Po dobrze prosperującej firmie ani śladu. Nikogo nie ma, nikt nie pilnuje terenu. Hale świecą pustkami. W biurach znajdujemy mnóstwo dokumentów, wyroków sądów, wezwań do zapłaty długów. Przykre jest to, że od razu nie został zabezpieczony tutaj teren. No, kolejka tych poszkodowanych jest bardzo długa. Całe ogrzewanie, całe chłodnie, te wszystkie maszyny. Ja nie wiem, co się z tym stało. Nie wiemy, po prostu tutaj poniżej również jest oczyszczalnia ścieków. Tam też nie ma nic. Cała ubojnia została wywieziona, a właścicielka zgłosiła na policję, że została okradziona. To nie jest jedna ciężarówka, to jest około 10 do 20 ciężarówek sprzętu z ubojni, który dziwnym trafem nagle zniknął. Majątku jako takiego spółka nie posiadała. Dzierżawiła zakład ubojni od innej firmy, osoby fizycznej. Prezes firmy Beskid jeden i osoba, od której wydzierżawiono zakład, są to osoby najbliższe dla siebie. Okazuje się, że spółka Beskid 1, która nie zapłaciła hodowcom za dostawy, dzierżawiła sprzęt od firmy zarejestrowanej na córkę pani prezes. Violetta H. wcześniej w tym samym miejscu prowadziła ubojnie. Jej działalnością także interesują się śledczy. Poprzednia działalność firmy, która prowadziła ubojnie również w Zamarskach, też jest przedmiotem postępowania, ale to jest postępowanie w sprawie. Jest to niewykluczone, iż ktoś otrzyma zarzuty. Uważałam, że to jest bardzo prosta sprawa, bo tak, firma jest znana, siedziba firmy jest znana, jest to spółka z o.o., w związku z czym no, podmiot bardzo czytelny. Mało tego, istnieją na sprzedaży dokumenty. Są to faktury VAT. Prokuratura rejonowa w Cieszynie prowadzi sprawę według nas przewlekle. Dała pani biegłej bardzo dużo czasu na wypowiedzenie się co do ksiąg rachunkowych. Minęło kilka miesięcy bezczynności. W tym czasie osoby, które wchodziły w skład zarządu ubojni, która pokrzywdziła producentów drobiu, zdążyły upłynnić swój majątek, jak również zniknąć. Procedura prowadzenia całego postępowania jest tak długa, jak widać na tym przykładzie, można po sobie pozamiatać. Zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jednakże nie można było ich ogłosić, gdyż wezwania kierowane na adresy zamieszkania osób podejrzanych po prostu nie zostały przez nich odebrane, a po sprawdzeniu miejsc po prostu ich tam nie można było zastać. Próbujemy dotrzeć do Danuty J., prezes spółki. W dawnym biurze bez trudu natrafiamy na adres jej córki. Mieszka niespełna 30 km dalej. Na miejscu zastajemy Danutę J. Hodowcy mają swoje zdanie, my mamy swoje zdanie, więc nie ma sensu o czymkolwiek rozmawiać. Prokuratura dotarła do obu podejrzanych kilka miesięcy po tym, jak zawieszono śledztwo z powodu braku możliwości ustalenia ich miejsc pobytu. Wszczęte poszukiwania, które doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu i ogłoszenia zarzutów. Danuta J. ona otrzymała zarzuty za przestępstwa oszustwa oraz odrębniania egzekucji poprzez wyzbywanie się majątku spółki. A co do Iwony B., ona otrzymała zarzut tylko oszustwa. Między innymi tutaj jest podstawą zarzutów jest opinia biegłego. Jak długo czekał pan na tą opinię? Ta opinia, oczekiwanie było blisko rok. Miałam telefony z Łodzi, ja miałam telefony z Podkarpacia również, w tej sprawie. Że tak, ludzie nie chcą się ujawniać, którzy też ponieśli straty, ale nie chcą się ujawniać. Ciężko jest pokazać swoją twarz i powiedzieć, co cię boli, bo no, nikt nie chce wyglądać jak ten przysłowiowy osioł, który dał się gdzieś tam wyprowadzić w pole i zostawić. Proceder był taki. Okradli mnie, płacili gotówką tobie.
Ciebie okradli, płacili innym hodowcy. Jest szansa, że poszkodowani odzyskają swoje pieniądze? Niewielka, jeśli nie żadna. Ja nie wierzę w to, że odzyskamy pieniądze, bo w to nie wierzę. Ale chciałabym, żeby te panie poniosły zasłużoną karę. Dopiero prawie po 3 latach podejrzani usłyszeli zarzuty. Prokuratura rejonowa w Cieszynie zapewnia, że akt oskarżenia trafi do sądu w ciągu kilku miesięcy. Poszkodowani mają nadzieję, że winni zostaną ukarani, ale wiarę w to, że odzyskają pieniądze, dawno już stracili. Podobnie jak wiarę w skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Będziemy przyglądać się tej sprawie. To cmentarz w podopolskim Zakrzowie. Choć 71 lat temu doszło w tej wsi do masowych zbrodni, na próżno szukać tu śladów jej pamięci. Ofiary były grzebane potajemnie na innych cmentarzach, a o zabójcach, żołnierzach armii sowieckiej, nie można było głośno mówić. Rok temu pamięć o tych, co zginęli, została oficjalnie uczczona, a nam ostatni żyjący świadkowie opowiedzieli o mrocznym zakończeniu wojny. Jak syreny zawyły, nauczyciel powiedział uciekać do domu i nie szumieć na ulicy nic, tylko uciekać do domu, to myśmy się cieszyli, bo lekcje były już przerwane. My wszyscy siedzieli w piwnicy i przyszła ta nasza służąca i powiedziała do mojej matki: gospodyni, uciekajcie, bo was wszystkich pobiją. Patrzymy przez okno. A tam czołgi jadą przez kolej tutaj, 2 czołgi przejechały, a jak przyjechali bliżej, to strzelili i odleciał cały kawał tego domu, nie? Ten styczeń to był fest, zima była, była Odra zamarznięta, śniega było dużo. Ponad 100 ludzi zginęło. Jak oni wjechali, to jedni sprawdzali domy, a drudzy strzelali ludzi, cywilów i palili te domy. Mojego ojca zabili Rosjanie i mojego dziadka. 2 ich przyszło, to jeden mojego ojca chwycił i do sieni go wyciągnął, no a ten drugi poleciał wszędzie obejrzeć i... Miał mój ojciec 54 lata. Przyszli do ojca, dawaj konia, bo strzela. Bo już przyłożyli pistolet do czoła, dawaj konia, bo zastrzeli. Bo strzelił, konia dostał, zabrali konia. Drudzy przyszli następny dzień, dawaj zegarek, pierścionek, bo strzelam. Dał wszystko, co miał. To już drugi raz mu podarowali życie. Oni mieli taką chyba, taką ciechę strzelać. Nie było żadnego powodu, bo mama normalnie w chlewie krowy doiła, on przyszedł, strzelił, a brata też zastrzelili. Twój brat ile miał? 2,5? 4,5. 4. Mhm. 4,5. To jest, gdzie to oni są? Jest Skrzypczyk, pisanie. Tu. Józef Skrzypczyk i Maria. Wchodzi Armia Czerwona i zatrzymuje się front na Odrze. To od tego miejsca, gdzie jesteśmy, to jakieś 300-400 metrów. Opole było planowane jako Festung Opel, twierdza Opole. Wobec tego zgromadzono tutaj w porcie potężne zapasy, duże zapasy żywności. Były zapasy także alkoholu i to twierdzą niektórzy, ta obecność, dostępność tego alkoholu doprowadziła do tragedii tutaj w naszej części Opola w Zakrzowie. To jest ten świadek tych czasów, te magazyny, potężne magazyny, bo są jeszcze z drugiej strony magazyny i one miały zapewnić wyżywienie dla obrońców
twierdzę Opole. Chodził jeden pijany, ruski, tak żeśmy się później dowiedzieli, nie? I to 11 osób zestrzelił w ten sam dzień, to było 6 lutego. Jeszcze ojciec mi prosił, bierzcie, weźcie się konie, weźcie się, co ja mam przy sobie, to weźcie się, a darujcie mi życie, bo ja mam rodzinę taką, tyle, dużo dzieci. A ci nic, strzelali, koniec. I ojciec wpadł do rowu i każdy, bohaterowie, każdy oddał strzał, dostał w głowę, w pierś i do brzucha. Potem pozbierali tych trupów, nie? I pochowali w ogródku, bo chodziły świnie, latały, palce obgryzały, no i to trzeba było to sprzątnąć, nie? Choć minęło już 70 lat, ale to się nie da zapomnieć tego. Była wtedy zima, bardzo ostra zima, mróz, kół ziemię i do tego były potężne śnieżyce i było dużo śniegu. Wobec tego rodziny nie mogły pochować swoich pomordowanych, więc grzebano tych ludzi w śniegu. Myśmy sobie między sobą zawsze rozmawiali, ale w szkołach, jak już później moja córka chodziła do szkoły, to też ja mówiłam, jak mieli na lekcji historii, to ja mówię, powiedz też, że twoją babcię zastrzelili Ruscy. Powiem, mamo, ja tego nie mogę powiedzieć, bo to nie wolno powiedzieć. No a dzisiaj można wszystko powiedzieć, nie? Rodzina Brzozów, która praktycznie zniknęła z Zakrzowa, część to jest z nich to jest ofiara 45 roku, Armii Czerwonej, a pozostali później, tutaj przynajmniej w tej chwili nie identyfikujemy nazwiska Brzoza. Tajemnica była cały czas przez pokolenia utrzymywana. Na cmentarzu naszym nie można było nic odczytać, że to się działo. Wobec tego dla takich ludzi jak ja, którzy są z zewnątrz, no to była karta nieznana. Odkrywanie, próba odkrywania tego no, wprost nas zobowiązywała, żebyśmy sięgnęli dalej. Ta historia dotyczy tak naprawdę ulicy, na której kupiłem i wybudowałem dom, dotyczy moich sąsiadów, którzy niejednokrotnie mówili, że nam tu nie wolno było. I między innymi chcieliśmy dociec tego, jak to było, bo były legendy i pewnego dnia ukazał się artykuł Arkadiusza Karbowiaka o 45 roku w Opolu. I on tam opisał sprawę, że weszli Rosjanie, bo tu Rosjanie, Armia Czerwona, do Opola weszła od strony Zakrzowa. Rada dzielnicy w osobie pana Stanisława Skakuja, który był przewodniczącym, skontaktowała się ze mną no i pytała o szczegóły dotyczące samej zbrodni. No potem zaczęli te szczegóły analizować, już przeglądając księgi parafialne w parafii Świętego Krzyża, starając się ustalić dokładną liczbę ofiar, a przede wszystkim te ofiary z imienia i nazwiska. Myśmy ustalili, że wymordowano 103 osoby, w tym 5 dzieci. Tam matka z trójką dzieci, tam chyba od 1,5 roku do 5 lat, ktoś jeszcze. Nie ustaliliśmy liczby żołnierzy niemieckich, którzy gdzieś się schronili, też zostali wymordowani. Tu są dwaj księża, ksiądz Globisz i ksiądz Infuat, nasz proboszcz. A tu jest kawałek filmu. Z Polesia, z Podolwowa, pod Stanisławowa. Podola, z Wołynia, ci, którzy przeżyli 3 okupacje i uciekli, tracąc wszystko. Dokładnie 24 stycznia 2015 roku, w 70. rocznicę, było nabożeństwo żałobne. Zdumaj nas, Panie. Ja jeszcze zrobię filmik, także wszyscy będą widzieli. Jakbyśmy na to nie patrzyli, dla Zakrzowian aktualnych, to jest dla nas tutaj, pochodzących z różnych stron kraju, to jest ojczyzna. A ojczyzna, czy było, nie było, to są ziemia i groby. Taka była przeszłość, jej nie zmienimy.
każdym miesiącem ubywa świadków koszmaru, jakim była wojna. Oby ich wspomnienia na zawsze były przestrogą przed tym, do czego zdolni są ludzie. O tych sprawach trzeba mówić i przypominać, bo historia jest najlepszą nauczycielką życia. Proszę do nas pisać i dzwonić. Czekamy na Państwa sygnały. Kolejny odcinek programu Ludzie, Sprawy, Historie w czwartek 11 lutego o godzinie 20:00. Do zobaczenia.